Cześć, to Osama Edzik. Witam Was ponownie na moim kanale i zapraszam do gry w 15 monet. Jeżeli ktoś nie zna tej gry, to polecam. Fajna gra. Raz powiem, na czym to polega. Więc jest 15 monet. Gra dwóch przeciwników. Gram z kimś i tak. Mnie wolno wziąć, jeżeli pierwszy zaczynam, jedną, dwie lub trzy monety. Mówię przeciwnikowi, jedna, dwie lub trzy monety. Nie może wziąć więcej monet, cztery, czy pięć, czy sześć, nie wolno. Nie wolno wziąć jeszcze żadnej monety, tylko jedna, dwie lub trzy, na zmianę. Jest 3 sekundy na wzięcie monety. Więc ja zaczynam pierwszy na przykład. Ja biorę dwie monety. Mój przeciwnik bierze tylko jedną monetę. Jest 3 sekundy, powiedziałem. Ja biorę trzy monety. Nasz przeciwnik bierze mój dwie monety. To ja biorę dwie monety. On bierze trzy, ja jedno. Przegrywa oczywiście. Teraz zmiana. Zaczyna mój przeciwnik. Bierze na przykład jedną monetę. Ja też biorę jedną. To on trzy, to ja jedno. To on dwie, to ja dwie. On jedno, ja trzy. Przegrywa. Teraz wyjaśnię, na czym polega ta gra. Tak, żeby wygrać. Jest 15 monet. Z pozoru gra wydaje się prosta. To równe szanse. Oczywiście są równe szanse. Tu nie ma żadnego oszustwa, ale jest pewien sekret. Jeżeli ktoś nie wpadnie w ten sekret, no to jego tylko wina, żeby będzie cały czas przegrywał. Na czym polega ten sekret? Żeby zawsze wygrać. Więc trzeba tak grać, żeby przeciwnikowi zostało 9 monet, a później 5. Jeżeli ja gram pierwszy, nie ma problemu, zawsze wygram. Więc wolę dwie monety. Ile monet wyniesie mój rywal, zawsze przegram. Wyniesie dwie monety, to ja biorę dwie, zostaje mu 9. Jeżeli on bierze jedną monetę, ja biorę dwie monety, to on bierze trzy monety. Nie biorę jedną, zostaje mu 9. Ja biorę dwie monety, on bierze trzy, to ja jedno, zostaje mu 9. Teraz tak jest 9 monet. Bierze na przykład trzy monety, to ja biorę jedno i 5 zostaje. Jak bierze dwie, no to ja biorę dwie, zostaje 5 monet. Więc musi 5 monet, znaczy 9, później 5. Jak zostaje już 5 monet, to już nie ma problemu, bo weźmie jedno, to ja 3. Że weźmie 2, to ja 2. Że weźmie 3, to ja 1. I przegrywa zawsze. Teraz, jeżeli będzie przeciwnik pierwszy brał. To tu nic się nie zmienia, trzeba tak zrobić, żeby było 9 i 5. Ale jeżeli weźmie dwie monety, może się zdarzyć tak, przypadkowo, że może wygrać jeszcze. Nie mówię, że nie musi wygrać, ale przeważnie będzie przegrywał. Dwie monety, ja biorę na przykład jedno. Jak on weźmie trzy, no to mnie zostaje 9, ale jest jeszcze 5, że mogę tak manipulować. Jeżeli dwie monety, to już przegra oczywiście, bo ja jedno biorę i 9 jemu zostaje. On 3, to biorę jedno i 5 zostaje jemu. Więc zawsze przegra. Dlaczego 3 sekundy? Zawsze jakby ktoś grał w to grał z kimś, to zawsze mi mówi 3 sekundy, czy 2 na ruch. Dlaczego? Dlatego, że jakby długo się namyślał, tam z pół godziny, no to sobie może wyliczyć, nie? Żeby zostało te, choć nie zna tego sekretu, 9 i 5, ale tak wyliczyć, żeby zostało, chociaż to będzie trudno, ale jak 3 sekundy jest, no to wtedy nie ma czasu na liczenie, trzeba błyskawicznie myśleć. Tylko na tym to polega, że oczywiście może się zdarzyć tak, że przypadkowo może wygrać ktoś, nie? Bo weźmie dwie monety, ty jedną, on weźmie trzy przypadkowo, ty dwie weźmie, on weźmie dwie i pięć zostaje tobie, nie? Może tak się zdarzyć. Jak będziesz pierwszy, to zawsze bierzesz dwie monety. Ale mówię, że nie zawsze dwie trzeba brać, dlatego żeby zmylić. Bo jak będziesz cały czas brał 10 razy dwie monety, on może się domyślić. Więc może teraz wziąć do zmyłki trzy monety, czy jedno, nie? A później tak manipulować, żeby zostało jemu 9 i 5 monet. Czyli na tym to jest taki sekret. Musi zostawić przeciwnikowi 9 lub 5 monet. Jeżeli wtedy wygrywasz, zawsze wygra zawsze. I 3 sekundy. Dlaczego 3 sekundy? Może być 2 sekundy, bo jak dłuższy czas, jak mówiłem, to wtedy jest dłuższy czas na myślenie, a tu nie ma czasu na myślenie. Także myślę, że wytłumaczyłem dość dobrze. Fajna gra, można zagrać o czekoladę, czy dla zabawy. Oczywiście nie polecam grze o pieniądze, bo to nie na tym polega. Z mojej strony było to tyle na dzisiaj. Zapraszam Was do komentarzy oraz na Facebooka. Linki do opisu. Trzymajcie się krótko. Cześć.